rzeczy. Top 10 wszystkiego. To trzeba zobaczyć, a nie jakiś syf. 10 najdziwniejszych restauracji. Co sądzisz? Spartiatix! 10. Ita, Malediwy. Ita, co w języku malediwskim oznacza perła, to wyjątkowa restauracja podwodna, która znajduje się właśnie na Malediwach. Reagujcie mocniej na tym czacie. Oceanu Indyjskiego. Sam mam reagować? Ita jest pierwszą na świecie całkowicie szklaną podwodną restauracją, która oferuje 180-stopniowy widok na koralowe rafy i otaczające morskie życie. Restauracja no jest częścią pięknie. Luksusowego resortu Konrad Maledives Rengar Island i może pomieścić do 14 gości naraz. Wystrój jest minimalistyczny, z drewnianymi stołami i krzesłami, ładnie, aby babicie. Nie odciągać uwagi od spektakularnych widoków na otaczające restauracje wody. Menu w Ita składa się głównie z wysokiej klasy kuchni europejskiej z akcentem na owoce morza. Europejska, czyli polska, czyli da się tam zjeść schabowego? W formie 6 dań degustacyjnych, które zmieniają się sezonowo, a wszystkie składniki są starannie dobrane, aby zapewnić najwyższą jakość. Budowę restauracji rozpoczęto w Singapurze, a następnie została ona przetransportowana na Malediwy. No całkowity way. Koszt budowy wyniósł około 5 dzięki milionów dolarów, a sama konstrukcja... Za 16 lat witam. ...waży 175 ton. 9. Heart Attack Grill. Lokal zlokalizowany jest w Las Vegas i jest miejscem, które podchodzi do kulinariów w sposób, który jest równie szokujący, co intrygujący. Restauracja, która otworzyła swoje drzwi w 2005 roku, jest znana z serwowania nadmiernie kalorycznych posiłków. Heart Attack Grill ma wyjątkowe podejście do obsługi klienta. Goście, którzy wejdą do restauracji, zostaną przyjęci przez pielęgniarki, które zamiast tradycyjnych menu dają recepty na gigantyczne burgery smażone w czystym tłuszczu. Menu jest pełne hiperbolicznych nazw, takich jak Quadruple Bypass Burger, hamburger, który składa się z 4 200-gramowych kawałków mięsa, pełny sera, bekonu i cebuli oraz sosu specjalnego. Można również zamówić Flatliner Fries, czyli frytki smażone w czystym tłuszczu wołowym. Jednym z najbardziej kontrowersyjnych elementów restauracji jest to, że oferuje ona duże zniżki dla osób, które ważą ponad 160 kg. Klienci, którzy kwalifikują się do tej promocji, ważą się na specjalnej wadze przed restauracją. Ciekawostką jest to, że restauracja jest wyposażona w własną karetkę pogotowia i personel medyczny na wypadek, gdyby któryś z klientów doznał zawału serca podczas posiłku, co niestety zdarzyło się w przeszłości. Mimo kontrowersji, Heart Attack Grill przyciąga rzesze turystów, którzy są ciekawi jej niekonwencjonalnego podejścia do kulinariów. W przeciwieństwie do innych restauracji, które promują zdrowe jedzenie, Heart Attack Grill jest swoistym przypomnieniem o skrajnościach amerykańskiej diety i kultury jedzenia. 8. 800 gram mięcha w burger. Boże. Jak to zeżreć? Tak się nie da zjeść, nawet jak ważysz ponad 200 kilo. Diablo, Hiszpania. El Diablo, położona na hiszpańskiej wyspie Lanzarote, to restauracja, która ma nieco diabelski sposób gotowania. Znajduje się w parku narodowym Timanfaya, regionie o intensywnej aktywności wulkanicznej. To niewątpliwie jedno z najbardziej oryginalnych miejsc na świecie, gdzie można zjeść posiłek. Restauracja El Diablo, otwarta w 1970 roku, oferuje wyjątkowe doświadczenia kulinarne. Diabel. Gotując posiłki bezpośrednio na geotermalnej energii wulkanu. Przyrządzane potrawy przy użyciu ciepła pochodzącego z wnętrza ziemi to absolutnie... Filmiki sam szukam, czy coś podsyła? To i to. ...unikalny koncept, który sprawia, że odwiedziny... Ja jestem reaktorem, więc głównie podsyłają. ...doświadczeniem. Przy pomocy specjalnej konstrukcji, która jest de facto ogromnym grillem, posiłki są gotowane przy temperaturach dochodzących do 450 stopni Celsjusza. Na tym ogromnym grillu przygotowuje się różne rodzaje mięs, które są podawane z typowymi kanaryjskimi dodatkami, takimi jak papas, arugadas, zgniecione ziemniaki i mocho, sos na bazie oliwy i czosnku. Ładnie, mimo że restauracja oferuje niesamowite jedzenie, to prawdziwą gwiazdą jest sama lokalizacja. Z tarasu restauracji roztacza się niesamowity widok na wulkaniczne krajobrazy parku Timanfaya. Przy odpowiedniej pogodzie można nawet dostrzec pobliskie wyspy archipelagu. Warto dodać, że mimo że restauracja jest zlokalizowana na wulkanie, jest całkowicie bezpieczna dla odwiedzających. Specjaliści monitorują aktywność wulkaniczną, aby zapewnić bezpieczeństwo pracowników i gości. W końcu jaka inna restauracja może pochwalić się tym, że gotuje swoje posiłki na gorącym sercu ziemi? 7. Cafe Ican, Wietnam. Zlokalizowany w największym mieście Wietnamu, to miejsce, które jest równie zaskakujące, co inspirujące.
Nie jest to jednak typowa restauracja czy kawiarnia, jaką moglibyśmy znać. Tu się znać. Nogi w tym trzyma? Kawa i kanto, doświadczenie, które sprawia, że klienci czują się, jakby zanurzyli się głęboko pod wodą. Restauracja jest zbudowana wokół ogromnego basenu, w którym pływają setki kolorowych ryb. Klienci mogą usiąść bezpośrednio w basenie o głębokości niemal 30 cm i podziwiać te niesamowite stworzenia podczas jedzenia. W zasadzie są tak blisko, że mogą dosłownie dotknąć ryb, a jak nadepniesz które pływają ta ryba? Między ich nogami. Koncepcja restauracji opiera się na zasadzie harmonii między człowiekiem a naturą. Położenie stolików na wodzie z widokiem na ryby ma na celu... Ciekawe, czy jakiś żul tam przyszedł i wylał... I się wylał przypadkowo. Zainspirować poczucie spokoju i relaksu. W ten sposób goście mogą cieszyć się swoim posiłkiem nie. w otoczeniu, które przypomina egzotyczne podwodne królestwo. Jeśli chodzi o menu, Cafe i Can oferuje różnorodne dania kuchni wietnamskiej, przygotowane z lokalnych składników. Wiele z dań zawiera świeże owoce morza, co tworzy idealne uzupełnienie dla podwodnego otoczenia. Pomimo swoich... Czyli jesz to, co tu pływa, ta? Lokalizacji i koncepcji, kafe stało się jednym z najpopularniejszych miejsc do jedzenia w kraju. 6. The Rock Zanzibar. The Rock! No way, Susi! Lokal znajduje się na bajecznej wyspie Zanzibar w Tanzanii. To restauracja, jakiej nie ma drugiej na świecie. Nazwanie jest przypadkowa. Lokal znajduje się dosłownie na dużej skale stojącej na szmaragdowych wodach Oceanu Indyjskiego. Ty, ale porypane lokalizacja tam to było. Na samotnej skale otoczonej przez błękit wód oceanu sprawia, że The Rock jest jednym z najbardziej malowniczych miejsc do jedzenia na świecie. W zależności od pory dnia i poziomu przypływu do restauracji można dotrzeć na piechotę, łodzią lub pływając. Pierwotnie niewielka kaplica rybacka The Rock został przekształcony w restaurację w 2010 roku. To co tam mają? Napisz zanim puszczę, co tam mają. No napisz, napisz co tam podają. No, no, no. Kamienie i piach. Pomimo swojej nietypowej Wykwintne lokalizacji, dania. Lokal jest w stanie pomieścić do 45 gości jednocześnie. Co? W środku panuje przytulna, autentyczna... Ty, tyle miejsca? To jest jak w Harrym Potterze te budynek. Co jest? Atmosfera z widokiem na błękit oceanu, który otwiera się z każdego okna. Jeśli chodzi o jedzenie, menu składa się głównie z owoców morza, które są lokalnie łowione i przygotowywane w stylu Zanzibaru. Świeże ryby, homary, kalmary, wszystko to serwowane jest z bogatymi chipsy? Aromatycznymi przyprawami, charakterystycznymi dla kuchni regionu, co tworzy niesamowite doświadczenie kulinarnych doznań. Interesujące jest to, że mimo odizolowanej lokalizacji, restauracja posiada bardzo dobre recenzje za jakość serwowanego jedzenia, obsługę i niesamowite widoki. Często jest uważana za jedną z najbardziej romantycznych miejsc na świecie na kolację, szczególnie podczas zachodu słońca, gdy całe otoczenie nabiera niesamowitych złotych barw. The Rock to więcej niż restauracja, to miejsce, które łączy w sobie niepowtarzalne doświadczenie kulinarnego odkrycia z niepowtarzalnym otoczeniem, czyniąc każdą wizytę absolutnie niezapomnianą. Fajne, ale drogo Manor, pewnie, Louis. Jest to niesamowite miejsce, które jest równocześnie luksusowym hotelem i lokalem, w którym można zjeść posiłek w towarzystwie żyraf. Ta wyjątkowa rezydencja położona jest na przedmieściach Nairobi, stolicy Kenii. Jest jednym z najbardziej niezwykłych miejsc na świecie. Ten luksusowy hotel zbudowany w stylu tradycyjnej szkockiej posiadłości otacza 12 hektarów prywatnej ziemi, które są domem dla grupy żyraf. Top 5 podglądaczy żyrafy. Są stałymi mieszkańcami posiadłości i często przychodzą do hotelu, aby przywitać... Polaka stać. Ostatnio ktoś z PiS-u mówił, że niedługo Niemcy do nas do roboty będą jeździć, tyle będziemy zarabiać. Się z gośćmi. Jedną z rzeczy, która sprawia, że lokal jest tak wyjątkowy, jest fakt, że żyrafy regularnie podchodzą do okien hotelu, by dołączyć do śniadania gości. Wyobraź sobie, że siedzisz przy stole. Dzięki Igben za 17 lat. Co dzisiaj robimy? Reagujemy wspólnie. Reaguj na tym czacie mocniej! Diabel! A głowa żyrafy wychyla się z okna, abyś podzielił się z nią tostem. Zarówno śniadania, jak i kolacje są podawane w obecności tych niezwykłych zwierząt, co tworzy niesamowitą atmosferę i daje gościom szansę na prawdziwe interakcje z dziką przyrodą. To doświadczenie, które zdecydowanie wpisuje się w kategorię musisz tego doświadczyć, aby uwierzyć. Posiłki są przygotowywane przez doświadczonych kucharzy i obejmują szeroką gamę potraw. Co jest obrzydliwe? Żyrafy są miłe. Z naciskiem na lokalne, świeże składniki. Ciekawostką jest fakt, że żyraf Manor działa również jako sanktuarium dla żyraf.
zobowiązując się do ochrony i zachowania tych niesamowitych stworzeń w bezpieczeństwie. To wszystko działa na korzyść ochrony żyraf Rothschilda, które są jednym z najbardziej zagrożonych gatunków żyraf na świecie. Nie, żyraf no masa, jeszcze się nie zebrałem napisać. Zwierząt przyrody i niepowtarzalnych doświadczeń kulinarnych. Jest to miejsce, które pozwala gościom na bezpośredni kontakt z dziką przyrodą, jednocześnie zapewniając im luksusowe udogodnienia i wspaniałe jedzenie. Jaki diabel? No napisz diabel. Włochy. Ingalera, dosłownie za kratami, jest to nie tylko restauracja, ale także społeczny eksperyment, który łączy doskonałą kuchnię z resocjalizacją skazanych. Jest to pierwsza restauracja nienawiść tego typu we Włoszech, która otworzyła swoje drzwi dla publiczności w 2016 roku wewnątrz więzienia Bolate pod Mediolanem. Sam wystrój restauracji zapiera dech w piersiach. Dzięki stylowej, minimalistycznej estetyce oraz różnorodnym sztukom, które ozdabiają ściany, łatwo zapomnieć, że jesteś w miejscu, które jest również domem dla wielu więźniów. Jednak w Ingalera to właśnie skazani są gwiazdami, pracują jako kucharze, kelnerzy i zmywacze pod okiem profesjonalnych szefów kuchni i kelnerów. Inicjatywa ma na celu nie tylko przygotować więźniów do... Czekaj, więzień ma dostęp do noży i innych rzeczy i cię obsługuje? Powrotu do społeczeństwa, ale także pokazać, że mogą oni stać się wartościowymi członkami społeczności. Dzięki temu projektowi wielu skazanych zyskało nowe umiejętności, pewność siebie i perspektywy na przyszłość. Ciekawostką jest fakt, że mimo swojego nietypowego położenia restauracja cieszy się niesamowitą popularnością. Aby zarezerwować stolik, trzeba to zrobić nawet z kilkutygodniowym wyprzedzeniem. Projekt Ingalera, który łączy dążenie do doskonałości kulinarnych z intensywnym programem resocjalizacji, pokazuje, że sztuka kulinarna może iść ręka w rękę ze szlachetnym celem. Przy okazji karmi nas jednym z najważniejszych przekazów, że ludzie niezależnie od ich przeszłości zasługują na drugą szansę. 3. Triangioni, Nepal. To wyjątkowa restauracja, która zrewolucjonizowała pojęcie wysoko położonej restauracji. Nie jest położona na dachu drapacza. Ale kocioł herbaty uważyli, zobacz. Triangioni to restauracja, która stoi dumnie na podstawie Mount Everest, najwyższej góry na świecie. Zlokalizowana na wysokości 5335 metrów. Znowu się pomyliłem. Ta pop-upowa restauracja to więcej niż tylko miejsce, w którym można zjeść posiłek. Jest to wyjątkowy cel podróży dla tych, którzy poszukują niezapomnianych doświadczeń kulinarnych. To miejsce, które można zobaczyć. Diabel. Więc się chcę kurwa wzbogacić. Diabel. Diabel podkreślenie dał na Goliborde 5 zł. Ja ci dam diabel. No diabel, no diabel. Zobaczyć jedynie po ciężkim, kilkudniowym trekkingu przez surowe, górskie tereny Himalajów. Piękne założona mota. Przez indyjskiego kucharza i jego zespół w 2018 roku restauracja jest wynikiem monumentalnego wysiłku. Wszystko od naczyń aż po sprzęt kuchenny musiało zostać przetransportowane na górę przez tragarzy. Właściciel i jego zespół również muszą znosić ekstremalne warunki, takie jak niski poziom tlenu, a także zmienną pogodę. Restauracja Triagioni nie jest tylko rekordzistą Guinnessa jako najwyżej położona restauracja na świecie, ale jest również symbolem determinacji, innowacyjności i miłości do kulinariów. To miejsce, jaka które przypomina nam, że jedzenie może nie tylko być sposobem na zaspokojenie głodu, ale God także na doświadczenie czegoś wyjątkowego i niezapomnianego. Zara, pokażę. 2. Kayabukiya Tavern, Japonia. To miejsce w Japonii, które wprowadza zupełnie nowy wymiar do koncepcji obsługi klienta. Ta niewielka karczma zlokalizowana w mieście Utsunomiya. Czemu Monkę obsługuje człowieka? To nie jest kaman, bro. Koper dał na Goliborde 5 zł. Rodzina nie pomaga, ale takich jak Mario ze świecą szukać. Co? Czy możesz mu przekazać? Pomógł mi bardzo, serio. Zapamiętam to do końca życia. Co jest w dupę? No on będzie za półtorej godziny na live dopiero. Dzięki bardzo. O co chodzi, ty? Ktoś wie? Ale co ty piszesz, Alfito? Japonia na północ od Tokio jest znana z jednego szczególnego powodu. Kelnerami są małpy. W Kayabukiya Tavern dwie małpy, a dokładnie makaki o imionach Yat-han i Fuku-han służą klientom. Nauczył go buty wiązać? Co? Tom. Przynoszą sake, oczyszczają stoły i przynoszą ręczniki gościom, aby mogli oczyścić ręce przed jedzeniem. Właściciel karczmy Kautoru Otsuka trenował swoje małpy przez lata, zanim pozwolił im pomagać w obsłudze klientów. Menu w tawernie składa się głównie z tradycyjnych japońskich potraw, takich jak grillowane szaszłyki z kurczaka, które są doskonałym uzupełnieniem dla podawanego tu sake.
Małpy, które pracują w karczmie, są legalnie zatrudnione i przestrzegane są wszystkie przepisy dotyczące dobrostanu zwierząt. A pensje dostają? W rzeczywistości, zgodnie z japońskim prawem, małpy mogą pracować tylko 2 godziny dziennie, więc goście muszą przyjść we właściwym czasie, aby zobaczyć je w akcji. Jedną z ciekawostek na temat lokalu jest to, że małpy są tak dobrze wyszkolone, że potrafią dostosować się do preferencji klientów. Na przykład, jeśli klient jest palaczem, małpy mogą przynieść mu zapalniczkę. Odwiedzenie lokalu to prawdziwa przygoda, która łączy tradycyjne japońskie jedzenie i picie z niecodziennym doświadczeniem obsługi klienta. Mimo że może wydawać się to nieco dziwaczne, klienci zgodnie twierdzą, że małpy są niezwykle miłe i dodają niepowtarzalnego uroku do całego doświadczenia. Jest to miejsce, które z pewnością przyciąga uwagę zarówno turystów, jak i miejscowych mieszkańców. 1. Herbaciarnia na górze Kesztajn. Herbaciarnia to miejsce o ogromnej historycznej wartości, zlokalizowane na szczycie Kesztajn w Niemczech. Zieloną herbatę. Obecnie służy jako restauracja, oferując jedne z najbardziej spektakularnych widoków na Bawarię, ale jej historia jest znacznie głębsza. Herbaciarnia została zbudowana jako prezent na 50. urodziny dla pewnego austriackiego malarza. Top 1 miejsce na tej liście. O kurde w dupę, co jest ty? W 1938 roku pomysł na ten prezent wyszedł od Martina Bormana, a projekt architektoniczny pochodził od Roderisha Fricka. Dostęp do niej zapewniała wówczas wydrążona w skalę droga oraz winda. Herbaciarnia znajduje się na wysokości 1834 metrów nad poziomem morza, a dojście do niej jest możliwe tylko za pomocą specjalnej drogi, która jest jedną z najbardziej stromych dróg górskich w Niemczech. Droga ta kończy się dużym tunelem prowadzącym do windy, która transportuje gości 124 metry w górę bezpośrednio do lokalu. Obecnie miejsce to działa jako restauracja, gdzie goście mogą cieszyć się posiłkiem lub kubkiem kawy, podziwiając jednocześnie niesamowite widoki na Alpy Bawarskie. Czy ten austriacki malarz miał bujnego wąsa? Chodzi o jedzenie. Menu składa się głównie z tradycyjnych niemieckich dań, w tym wielu specjałów bawarskich. Może. Właśnie połączenie doskonałego jedzenia i niesamowitych widoków sprawia, że jest to jedno z najbardziej niezapomnianych miejsc do jedzenia w Niemczech. Ciekawostką jest to, że herbaciarnia jest jednym z niewielu tak ważnych historycznie budynków z okresu największego międzynarodowego konfliktu militarnego z ubiegłego wieku, które przetrwały w Niemczech do dzisiaj. Choć sama herbaciarnia nie była używana przez austriackiego malarza tak często, jak się spodziewano, jest to miejsce, które przetrwało próbę czasu i przypomina jest tam o skomplikowanej historii tego regionu. Dziś herbaciarnia na Kesztajnie to więcej niż tylko restauracja. To miejsce, które łączy niesamowite widoki, doskonałe jedzenie oraz głęboką historię, co czyni z tego lokalu niezwykle cenne miejsce do odwiedzenia. Dziękujemy za oglądanie. Fajne. Jeżeli podobał Ci się ten odcinek, nie zapomnij W którym miejscu z tych wszystkich byś zjadł najchętniej, szczerze? Słyszę skrzek! Słyszę skrzeki z rzeki, 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 słyszę skrzek! Słyszę skrzeki, słyszę skrzeki z rzeki, słyszę skrzek! Słyszę skrzeki, słyszę...